Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj po bardzo długiej przerwie w końcu do Was wracam i witam Was z tego miejsca, jakim jest kuchnia, bardzo brudna kuchnia. Ja dopiero wróciłam do domu, jest godzina 17:26, także ten vlog nie jest z całego dnia, jedynie z jej końca, ale jest tak przepięknie, że postanowiłam do Was pogadać. Ja zabieram się za robienie kawy, może zrobię sobie coś do jedzenia na szybko i tak, i muszę tutaj trochę poogarniać, w międzyczasie będę do Was opowiadać, także czekajcie na dalszą część. Ja idę szybko tylko jeszcze do ubikacji, bo po całym dniu powiem Wam, muszę koniecznie umyć swoje ręce. Nie widać tak tego, wyglądają one bardzo czyste, ale czuję, że mam na nich jakiś pył, nie wiem. W mojej pracy to naprawdę co chwila myję ręce, dlatego wracam do Was za chwilę. I tak kochani, przeniosłam Was na chwilę tutaj. Ja sobie zrobię teraz jakąś małą, malutką kawę, bo mam na nią ogromną ochotę. Może coś niezbyt mocnego. I tak, nie wiem, mam nadzieję, że widzicie to tutaj, to jest nasza nowa szyba, woda jest. Coś tam jeszcze jest, aby przytomować. I tak, panowie zamocowali nam tą szybę po długich oczekiwaniach. Już nawet nie pamiętam, jaki to był okres czasu. W każdym bądź razie problem jest tego typu, jak zwykle u nas, że panowie źle sobie to wymierzyli chyba i kawałka nam brakło po prostu tutaj na ścianie. Zaraz Wam może to pokażę. W każdym razie przez to oni zeszli z ceny oczywiście i tak, i zostawiliśmy to tak jak jest, bo nie byłoby sensu zamawianie tego od nowa. Dodatkowo jeszcze panowie właśnie zrobią nam tutaj pod półkami, pod szafkami podświetlenia LED-owe. Także jest plus w tej całej sytuacji. Nie wiem, czy mnie teraz słyszycie i widzicie węgiel. Płyta jest tak brudna, że muszę się koniecznie nią zająć. W ogóle trzeba tutaj ogarnąć w kuchni. Teraz sobie zrobię jakieś kilka tostów, może wyciągnę też toster. Nie wiem, czy Wy też macie taki problem, że jak zostawiacie sobie ten chleb właśnie tostowy, to on Wam tak paruje. Mój chleb tostowy zawsze paruje i ja chyba sobie go muszę wyciągnąć teraz i może przerzucę go do jakiegoś innego pojemnika, bo boję się, że po prostu jutro będzie już cały spleśniały. Teraz biorę sobie jeszcze łyżkę do tej kapusi. Czekajcie. Cukru. Ups. I tak, i jeżeli chcecie, to powoli mogę Wam już nagrać organizację w kuchni. Nie mam jeszcze wszystkiego, oczywiście, ale wiecie, to nigdy nie będzie się mieć wszystkiego, tak sądzę. Jeszcze pokażę Wam szybko, jak właśnie wygląda ta szyba i ten brakujący fragment jest, jak widzicie tutaj. Takiego kawałka właśnie zabrakło. Tutaj mamy na całości już tą szybę. Tak, tutaj jest dalej syf, suszy się bułka, chleb tostowy leży, to zaraz tu ogarnę. Tutaj już nie chcieliśmy mieć tej szyby, bo myślę, że to jest bez sensu, jeżeli mam i tak chlebak. Także tak, tak wygląda ta właśnie szyba. No i jak widzicie, mam tutaj swoje kanapki, zrobiłam sobie dwa tosty, jeden wziąłam sobie na próbę z kawałkiem pomidora i smakuje obłędnie. Jeżeli lubicie bazylię, to ten serek jest dla Was idealny. W połączeniu właśnie z pomidorem lekko popieprzyć i nie ma nic lepszego. Powiem Wam, że to jest to. I może najpierw zjem, żeby nie było, że... No, zjedzone. Jeżeli faktycznie lubicie bazylię, to połączenie z pomidorem naprawdę dobre, spróbujcie. Ale nie o tym chciałam rozmawiać. Stanęłam tutaj, bo przypomniało mi się, że chciałam Wam pokazać, co stało się z tym moim fioletowym kwiatkiem, tym takim, wiecie,
pięknym, który miał pełno dzwonków. Mam nadzieję, że kojarzycie. Jeżeli nie, to odsyłam Was pewnie tutaj gdzieś z tej strony będzie odnośnik do tamtego vloga, gdzie pokazywałam tamten prześliczny kwiat, ale przyszła moja ciocia, która zawsze, ale to zawsze potrafi zaczarować kwiaty i po prostu dzieje się masakra. Także nie przestraszcie się teraz, ale ten sam kwiatek wygląda tak, a nie inaczej. Teraz ja go już poobcinałam tutaj, każdy dzwonek osobno poobcinałam, nie wiem czy dobrze zrobiłam czy nie. On tutaj troszkę sobie podsycha w środku te stare gałązki. Dzisiaj mam, co mamy dzisiaj? Czwartek. Także ja za dwa dni, bo ostatnio podlewam go co tydzień, powinnam go podlać, ale on ma już dosyć sucho i myślę, że dzisiaj go troszkę podleję. Ale zauważyłam dzisiaj, że tutaj, nie wiem czy to będzie widoczne na filmie, w każdym razie tutaj w głębi są dwa takie dzwoneczki fioletowe. I ja mam nadzieję, że ten kwiatek w końcu będzie miał znowu taką bujną czuprynkę i jakoś się tutaj zadomowi. Trzymajcie kciuki, bo on był naprawdę przepiękny. Bardzo podobał mi się ten kwiatek. Ja go sobie teraz odstawię, żeby tutaj nie narobić szkód. I pokażę Wam jeszcze, co mam na szyi. Jak widzicie, na szyi mam przepiękne serduszko, które ma swoje wady. Z tej perspektywy pewnie wygląda jeszcze bardzo, bardzo fajnie, ale przybliżę Wam go jeszcze trochę. I teraz myślę, że widzicie, o co mi chodzi. Powypadały po prostu z niego oczka. I nie, nie, to nie jest żadna sztuczna biżuteria. To jest, moi drodzy, biżuteria, która na stronie była nazwana po prostu, wiecie, od Swarovskiego. Także, czekajcie, wracam do Was. Wracam. I tak, no i właśnie takie cuda się z tym działy. Po prostu, nie wiem dlaczego. Cały ten łańcuszek jest wykonany z jakiegoś takiego splotu, który na początku tak drażnił moją szyję. Teraz jakoś nie wiem, czy ta szyja się przyzwyczaiła, czy on się jakoś wytarł, czy co się z nim stało. Jest ok, no ale te diamenciki powypadały i one dalej będą wypadać, jak przypuszczam. Wygląda to już teraz... No. No i tak, jak widzicie albo nie widzicie, syf jest wszędzie, dlatego ja zabieram się za sprzątanie kuchni, będę tutaj do Was gadać, w międzyczasie sobie sprzątać i połączę po prostu, jak to praktyczne spożyteczne, jak to się mówi, wiecie, mam ze sobą kawusię, mam sterty naczyń i właśnie zabieram się za rozładowywanie tego wszystkiego. Powiem Wam, że cały czas wybieramy się do Ikei, bo chcę sobie kupić takie wkłady, jak mamy w tamtej szafce. Tutaj mamy taki mały wkład na sztuczce póki co i bardzo mnie on irytuje już. Mam nadzieję, że w niedługim czasie jakoś się obrobimy, dorobimy, pojedziemy. Aczkolwiek nie wiem, jak to będzie, bo teraz mamy... Czekajcie, niech spojrzę na kalendarz. Dzisiaj jest 21, no tak, w sobotę, nie, w piątek, w piątek idziemy do mojej mamy na urodziny, takie wiecie, taką trochę większą imprezę, bo byliśmy, moja mama urodziny ma oczywiście 17 kwietnia, byliśmy u niej na urodzinach, no ale teraz robię jakąś taką, wiecie, bardziej posiadówkę, dlatego właśnie w piątek się do niej wybieramy. W sobotę ja idę oczywiście do pracy, wracam o godzinie, kończę o 13, wracam nie wiadomo o której, bo mamy w planach pojechać na Gliwice. Jeżeli ktoś jest z Gliwic, kto mnie ogląda, to właśnie w sobotę będą te food trucki. Nie wiem, czy one już były, czy to jest jakaś druga część, czy one dopiero teraz mają być, bo już o tym jakiś czas temu słyszałam, ale... No właśnie nie wiem, czy to jest jakaś druga edycja tego, jak gdyby, czy nie. I mają być tam, wiecie, właśnie te food trucki takie z różnych miejsc na świecie. Mają być jakieś tajskie, azjatyckie, amerykańskie, no jakieś tam słodycze też. Jakieś rzeczy takie, które niekoniecznie normalnie byśmy chcieli skosztować, a może tym razem się ktoś o nie pokusi. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mają być tam też jakieś konkursy, jakieś nagrody. Także jeżeli pogoda w miarę
na to pozwoli, no to myślę, że może z mężem pojedziemy. W niedzielę natomiast ma bardzo, bardzo padać. I nie wiem, jeszcze pojedziemy na basen, jeżeli się uda. No i tak, no i potem już jest poniedziałek. Czyli wiecie, tydzień roboczy znowu się zaczyna. Po czym jest majówka, która mnie niekoniecznie obowiązuje, bo przypuszczam, że normalnie po prostu drugiego pójdziemy do pracy. I drugi to nie. Drugiego? Czekajcie, teraz pierwszego chyba. Nie wiem. Zapomniałam, jak to tutaj wypada. Nie, nie. Drugiego pójdziemy do pracy. I tyle będzie z tej majówki. Ale 20 i 21, jakoś tak w tych okolicach, tak jak wypada piątek, ja biorę sobie urlop, który mam jeszcze do odebrania, jeden dzień zaległy. I tego dnia właśnie wyruszamy sobie gdzieś. Nie powiem wam gdzie, bo sama nie wiem. To jest jakaś tam niespodzianka dla mnie. I może was ze sobą zabiorę, jeżeli mi się uda, jeżeli będzie mąż chciał współpracować, no to wtedy was zabiorę ze sobą, pokażę wam gdzie byliśmy, co tam zwiedziliśmy i tak dalej. To nie jest jakiś urlop, to są tylko kilka, to jest tylko kilka dni, w zasadzie chyba 3 dni. I tak, i no i co, i potem znowu powrót do rzeczywistości. I tak, i zobaczymy co będzie dalej. Nie wiem co chciałam wam przez to powiedzieć. W każdym bądź razie trzeba ogarnąć ten syf. Czy wy też nie lubicie tego sprzątania? Mi to tak po prostu, tak mnie to irytuje. Za każdym razem powtarzam sobie, że nie, tym razem też wszystko odkładać na miejsce, nie będzie tyle tego. No i tak, mija tydzień, jest taki syf, że po prostu głowa boli. Naprawdę głowa boli. Nie wiem, co jeszcze zrobię z tą szafką, też mnie irytuje. A, muszę pomyśleć nad tym bardzo, bardzo, bardzo. Garnek na dół. Muszę też pomyśleć nad czymś na pokrywki, bo ja sobie je fajnie odkładam, ale mąż się tam właśnie denerwuje. Tu mam jeszcze jakąś łyżkę. I wiecie co, powiem wam, że jeżeli pracujecie tak jak ja, do godziny, ja sobie to jeszcze powiem, to jest jakieś tam wygodne, do godziny 5, 6 czy nawet później, aczkolwiek no, może później to nie, bo ja pracuję od godziny 9 do 17, kto nie wie, to właśnie wam o tym mówię. I mogę stać wcześniej rano, ale ja nienawidzę wstawać wcześniej rano. To jest najgorsza chyba z możliwych rzeczy dla mnie, wstanie wcześniej rano. Ja mogę długo siedzieć, ja mogę naprawdę bardzo długo siedzieć, ale nie wstawać rano. I potem po przyjściu do domu to nie zostaje wiele tego czasu. Naprawdę nie zostaje go wiele. Jeżeli chcecie jeszcze coś zrobić, no to możecie się pożegnać. Jeżeli chcecie gdzieś iść, no to możecie. Ale na przykład, kiedy jest piękne lato i wszyscy siedzą na działce, a wy w tym samym czasie siedzicie w pracy, no to was uściska. To naprawdę was ściska. Jeżeli jeszcze pracujecie 5 dni w tygodniu, no to okej, okay, no to macie sobotę wolną. Albo na przykład tygodniu macie 1 dzień wolny do soboty. Ja pracuję, tak jak wam mówiłam, od 9 do 17, a w każdą sobotę od 9 do 13. I po prostu czasami już mam serdecznie dość, marzę o urlopie. Ale są też tego plusy, bo moi drodzy, bo praca w sklepie ma bardzo wiele plusów, o których może nie będę teraz mówić, bo to jest temat na osobny film. Kapusia. I chyba zacznę sprzątać w tej kuchni faktycznie tą płytę. Pokażę wam tą płytę z bliska, musicie to zobaczyć. Tak właśnie wygląda płyta, na której mój mąż wczoraj gotował fasolkę. No tu może już nie, chociaż tutaj też widzę, on pokapał. Właśnie gotował fasolkę po bretońsku. No i muszę wam opowiedzieć koniecznie, jak już widzieliście, jak wygląda płyta, historię związaną z tą fasolką. To jest jakiś hit.
Wiem, że mężczyźni muszą mieć wszystko podane na tacy, wiedzieć co, ile, gdzie, jak, po co, na co i dlaczego. No ale wczoraj to już było naprawdę. Napisałam do niego SMS-a, żeby nastawił wcześniej tą fasolkę, bo taka fasola musi się robić przynajmniej z 2 godziny, myślę, to jest minimum. I pomyślałam sobie, że no jak wrócę o tej 5, no to zanim ona się zrobi, no to wiecie, która już będzie godzina. Dlatego mówię, a to nastawię wcześniej, gdzie tak o 4, potem zanim usmażę tą cebulkę, usmażę kiełbaskę, no to ta fasolka sobie dojdzie, wrzucę ją sobie zjem. No i tak też zrobił. A ja napisałam mu w SMS-ie, żeby posolił tą fasolkę 3/4 łyżki, wiecie, 3/4, a tak jak się zawsze pisze. No i okej, przychodzę do domu, fasolka się ładnie gotuje i mówię w końcu, skosztuj tą fasolkę, bo ja nie jem fasolki, żebym wiedziała, czy jest dobra już na miękkość. No i mówię, ale strasznie, strasznie słona ta fasolka. Ja mówię, to słona, ile ją posoliłeś? 3,5 łyżki. Tak. Posolił ją, słuchajcie, 3,5 łyżki, więc możecie sobie wyobrazić, jaka to była słoność. Co prawda tam była cała torebka tej fasolki, no ale wiecie, bez przesady. I tak. I wziąłam szybko ją, słuchajcie, na durszlak, przelałam zimną wodą z kranu kilkakrotnie, po czym ponownie nastawiłam ją do gotowania i po zagotowaniu dałam mu jeszcze raz ją skosztować, czy jest trochę lepiej. Powiedział, że jest lepiej. No, ale jak skosztowałam tą wodę samą z tej fasolki, no to ta woda dalej była bardzo słona, taka jak ja zazwyczaj solę ziemniaki, ale jeszcze nie ugotowane. Więc znowu przelałam całość do durszlaka wodą, no i tak udało się ją uratować. W każdym razie powiedział, że jest przepyszna. Ja mam nadzieję, że taka jest, że faktycznie jest jadalna. Ciężko się gotuje, jeżeli nie możecie skosztować. Znaczy możecie skosztować, ale jeżeli nie lubicie, no to nie chcecie kosztować. Więc zawsze jest jakiś problem. No bo nie wiecie, czy na słoność jest ok, czy na ostrość jest ok. Ja tak mniej więcej zawsze przypuszczam. I jeżeli na przykład czegoś nie lubię, to kosztuję samą właśnie wodę, sam ten sos albo no coś, co mi akurat w tej potrawie smakuje. Także dało radę uratować całą fasolkę, ale pamiętajcie właśnie, że wasi mężczyźni też są typowymi mężczyznami, czytajcie im całościową instrukcję. Najlepiej zadzwońcie albo napiszcie mi to jeszcze na kartce, bo no, dzieją się takie cuda naprawdę. I tak, ja skończę myć tą płytę i zabieram was ze sobą do dalszej części sprzątań. Przypuszczam i w międzyczasie właśnie do was pogadam, bo mam jeszcze kupę roboty, naprawdę kupę roboty, ale to zaraz zobaczycie. I jak możecie zauważyć, kuchnia jest już ogarnięta, płyta jest czysta, szyba jest w miarę czysta. Szybą jeszcze się zajmę potem, deska jest umyta, niech się suszy, tu już jest czysto, tu jeszcze dochodzą te rzeczy, niech się suszą, bo one zawsze długo schną. Ja tu wam chcę pokazać, tu mnie widzicie, ale to mniejsza z tym, tu jest taka fajna babuszka, którą dostałam od koleżanki w pracy i sobie stoi tutaj na razie, myślę, że jeszcze znajdę jej jakieś miejsce, tu jest piec, w piecu oczywiście ja, tu jest jeszcze trochę syf, tu jest masło stoi, bo trzeba je zjeść dzisiaj, marchewka oczywiście i kawałek sałaty jeszcze dla papug, a tu pojemniki czekają na oddanie i lodóweczka i jedziemy dalej, idziemy sobie może, idziemy. I jak widzicie, tutaj są moje rzeczy, buty, kapcie i te inne, zaraz to uprzątniemy, tutaj też sterta, no ale największa sterta rzeczy jest tam i właśnie tym zaraz się muszę zająć. Buty mają swoje miejsce w tym domu. Słuchajcie, także tak, buty powędrowały na swoje miejsce, torby muszą tutaj stać, bo ja co rano
ich używam, idę z nimi do pracy, to przypuszczam, że są torby mojego męża z samochodu, więc witam tutaj, bo tu pewnie planuję to zabrać do auta, no i jego kapcie, także przesuniemy je, żeby w miarę to wyglądało. I tak. I jak widzicie, w sypialni wcale nie jest lepiej. Przyniosłam ze sobą tutaj pranie, odbija się Wam na pewno tutaj z tyłu w lustrze. A tak a propos właśnie, to jest nasza nowa szafa. Słuchajcie, zamknę drzwi, bo pewnie papugi przeszkadzają. I w lustrze odbija się właśnie cały prawie pokój, także widzicie, że łóżko jest niepościelone kompletnie. Ja zbieram tutaj pranie i trochę właśnie do Was teraz sobie pogadam, bo mam okazję. Chcę Wam opowiedzieć jedną kwestię związaną jeszcze z klientami na sklepie. Ostatnio sporo się działo, ja oczywiście nie wszystko już pamiętam, ale była taka jedna sytuacja, która bardzo nas zdenerwowała, bo przyszła klientka i oczywiście zrobiła jakieś tam zakupy, wiecie, przyszła do kasy i powiedziała, że ona by chciała mieć te rzeczy na osobnym paragonie, a te na osobnym. No więc oczywiście nie ma problemu. Koleżanka akurat ją kasowała, więc wydała jej właśnie towar, chciała ją skasować, wzięła jej pieniądze, chciała jej wydać te pieniądze, no i potem oczywiście na koniec oderwać paragon i wręczyć klientce. Ale nie zdążyła, zaczęła wydawać pieniądze, a klientka z drugiej strony kasy pociągnęła paragon i całość urwała się jeszcze w kasie. I powiem Wam, że naprawdę ludzie nie wiem, czy nie myślą, czy naprawdę, ale nie widziałam jeszcze takiej sytuacji w żadnym sklepie. I no nie wiem, dla mnie to była dziwna sytuacja. No ale oczywiście potem klientka przepraszała, także wiecie, no jakaś ta sprawa ucichła. Ale jestem ciekawa, czy jeżeli pracujecie w sklepie, zdarzyło Wam się coś takiego i co o tym sądzicie, czy to tylko nam się wydaje, że to nie jest normalne i może to my mamy coś z głową, może to my się czepiamy ludzi, nie wiem, jestem ciekawa Waszego zdania, Waszej opinii. Ja słuchajcie, pozbieram sobie teraz to pranie i potem do Was wrócę, bo nie będę Was teraz tutaj zanudzać. A chciałam właśnie Wam tylko o tym opowiedzieć. No i słuchajcie, ja jeszcze składam rzeczy, ale to są już moje rzeczy, więc mogę Wam co nieco pokazać. A przede wszystkim chciałam Wam pokazać te wieszaki, które kupiliśmy na Allegro i są to wieszaki welurowe, także całość nie, wiecie, nie ściąga Wam się, nie spada, nie zjeżdża, wszystko się trzyma. Nie były one jakoś strasznie drogie, chyba za 10 sztuk zapłaciliśmy 16,50, jakoś coś koło tego. No oczywiście potem wiecie, plus przesyłka i tak dalej, no ale myślę, że za takie wieszaki to nie jest jakoś strasznie, strasznie drogo. I tak, i pewnie się dziwicie, że wkładam ubrania zaraz do szafy, nie prasuję ich, ale nie prasuję ich. Mam część tutaj ubrań wyprasowanych i ja zazwyczaj prasuję sobie jak mam na to ochotę, jak mam na to czas, nie jestem zmuszona do tego i tak. I zazwyczaj sobie prasuję właśnie w niedzielę, kiedy wstanę, wypoczęta, tak jak właśnie Wam mówię, mam na to po prostu czas i chęć. I tak. I chcę Wam pokazać właśnie tą koszulkę. Bardzo, bardzo ją lubię. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Nie wiem, nie pamiętam z jakiego ona jest, czekajcie, materiału. W każdym razie, no ona na pewno będzie się, na razie się z nią nic nie dzieje, ale ona się na pewno będzie kulkowała, ale mam do tego maszynkę. To jest, słuchajcie, 95% wiskoza i elastan, czyli sztuczny materiał, ale bardzo przyjemny. Tutaj ma takie, jak gdyby, ćwieki. Ja tą bluzkę kupiłam jakiś czas temu, 2 lata temu, 3 lata temu może, w Tesco albo w Auchan, teraz nie wiem. W każdym razie w którymś z tych sklepów i bardzo sobie ją chwalę. Także no w ogóle to muszę się wybrać na jakieś zakupy, słuchajcie, i pokupować sobie koszulki, myślę właśnie, żeby się wybrać na targ, bo tam są koszulki za 10 zł, za 15 zł, no w zależności, ale są bardzo tanie, wystarczają na sezon, 2 sezony, także ja nie widzę potrzeby wydawania pieniędzy nadaremno, jeżeli mogę sobie zakupić tańszym po prostu kosztem.
I chcę Wam jeszcze właśnie pokazać, jak do tej pory mam zorganizowaną, wiecie, szafę. Bo to jeszcze nie jest efekt, na którym mi osobiście zależy, ale no muszę po prostu jeszcze poprać rzeczy, jeszcze muszę sobie podokupywać właśnie tych wieszaków, bo jest ich za mało zdecydowanie. Te kurtki, myślę, powędrują do innej szafy, te wszystkie narzutki takie, wiecie, na górę to będą same. Koszulki, ewentualnie jeżeli zmieszczę, to swetry. I tak, tu mam jeszcze kilka, to sobie je wykorzystam. Ale chcę Wam właśnie pokazać, tutaj na górze, jak widzicie, mam taki kosz, którym trzymam, no, na razie mam tam jakieś paski, jakieś stopki takie do balerinek, ale będą tam też wszystkie rajstopy, skarpetki takie, wiecie, pończochowe, wszystkie takie rzeczy. I obok właśnie myślę udać na razie swetry, a jak będzie zima, no to swetry sobie myślę gdzieś przełożę, a na górę dam jakie lżejsze rzeczy. Zobaczę jeszcze jak to będzie, jak to wyjdzie. Pod spodem, pod tymi koszulkami mam, słuchajcie, spodnie na razie. Na razie się mieszczą, także nic się z nimi nie dzieje. A tutaj mam taką bokserkę, kupiłam ją sobie jakiś czas temu, ale ona jest... Muszę coś z nią zrobić. Muszę sobie to chyba tutaj może rozpróć albo przeszyć wyżej, bo ona ma bardzo, bardzo duży tutaj ten dekolt. To jest tak naprawdę męska, ale ja bardzo lubię takie bokserki i właśnie takiego koloru szukałam, ale w damskich. Oczywiście nie uświadczy, więc kupiłam L-kę, najmniejszy rozmiar jaki był. I tak. I sobie będę w niej śmigać właśnie latem, jak już będzie ciepło. No i tak jak widzicie, właśnie tutaj mam strefę, gdzie będą wszystkie koszulki, wszystkie swetry, jeżeli się pomieszczą. Pod spodem, tak jak mówiłam, mam spodnie. Spodnie, tutaj jest wieko z tej góry, tej skrzyni. Ja właśnie na niej sobie trzymam wszystkie stopki i grube skarpetki. Jest to wygodne, bo to się wysuwa, nie rysuje. Tu mam wszystkie majtki na dole, oczywiście biustonosze póki co i piżamy. Zobaczymy jak to potem będzie ustawione. Słuchajcie, chcę Wam pokazać jeszcze jak czysto jest u naszych papug. Jak widzicie, to jest masakra. Ja zabieram się koniecznie za sprzątanie. Tutaj w całym pokoju jest jeszcze ster. To sterta nie będę Wam tego teraz pokazywać, bo nawet nie będę łapać ostrości. W każdym razie, to jest totalny syf. Ja zabieram się za sprzątanie. Thank you.
słuchajcie, ja skończyłam już sprzątanie, lekkie ogarnianie tego wszystkiego. Jeszcze został mi salon, ale to myślę, że już nie dzisiaj. Na dzisiaj zadanie wykonałam w 100% albo nawet i w 200%. Także chyba to by było na tyle. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że za chwilę nagram tak 100 pytań, których nikt nie zadaje. Także czekajcie, bo to pewnie będzie następny filmik, który pokaże się na kanale. A jeszcze teraz zapraszam Was na konkurs, który trwa do 23 kwietnia. I do wygrania jest bon w wysokości 50 zł, ale szczegóły macie, przypuszczam też, że tutaj na blogu jest wszystko opisane, co musicie zrobić. Zasady są banalnie proste i zachęcam Was do wzięcia udziału. Jest to konkurs, który jest organizowany z firmą Brytyjka, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to pod spodem podlinkuję Wam sklep. A tak jak mówiłam, też pod spodem będziecie mieć pewnie adres bloga, a tutaj Wam pokażę tego kwiatka, o którym wspominałam wcześniej. Tak, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do kolejnego razu. Pa, pa!